Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do Was z duchami zmarłych na podstawie twórczości Edgara Allana Poe'ego, Richarda Corbena. Jest to zbiór opowiadań, krótkich historii, które powstały na podstawie wierszy oraz opowiadań Edgara Allana Poe'ego. Na początku pokażę Wam spis treści, tak abyście wiedzieli, jakie opowiadania czy wiersze były inspiracją do powstania tych historii. I ja przed lekturą tego komiksu sobie odświeżyłam, czy przeczytałam po raz pierwszy niektóre wiersze oraz niektóre opowiadania Allana Poe'ego. Niektóre już czytałam wcześniej, także twórczość Allana Poe'ego nie jest dla mnie nowością. Ja znam jego twórczość i można powiedzieć na świeżo po lekturze jego opowiadań czy wierszy zabrałam się za ten komiks. Nie przeczytałam wszystkich wierszy, nie przeczytałam wszystkich opowiadań, ale większość zawartych w tym tomie. Jeżeli chodzi o wiersze, to ja odniosłam takie wrażenie, że wiersze były taką inspiracją do napisania opowiadań, takim niejako tłem do historii, które autor komiksu wymyślił, bo w wierszach Poe'ego tam praktycznie nie ma żadnej fabuły, nic takiego się nie dzieje i autor jakby dodał do tych wierszy fabułę. Ja Wam bardzo serdecznie polecam najpierw przeczytać wiersz, a dopiero później komiks, bo czytając wiersz, on nas tak nastroi, a czytając to opowiadanie, tak jakby poznamy fabułę do tego wiersza. Może niezbyt jasno się wyrażam, ale myślę, że jak przeczytacie w ten sposób, to zrozumiecie, co mam na myśli. Te wiersze tak jakby dodały klimatu tym opowieściom, które wymyślił Corben. I bardzo fajnie mi się czytało te opowiadania. Myślę, że autor naprawdę dobrze je wymyślił. Świetnie wręcz je wymyślił. Są bardzo fajnie takie, mają taką, bardzo fajnie je napisał, mają taki klimat grozy. Moim zdaniem odwalił kawał naprawdę dobrej roboty. A jeżeli chodzi o opowiadania, to jeżeli przeczytacie jakieś opowiadanie Poe'ego, a potem przeczytacie komiks, to zauważycie, że te opowiadania są bardzo różne. Autor bardzo zmienił te opowiadania, dosyć dużo z nich usunął, sam od siebie dużo do nich dodał, można powiedzieć, że tak jakby je uwspółcześnił. Opowiadania te w tym komiksie są inne niż opowiadania Poe'ego, ale to wcale nie oznacza, że są gorsze. Uważam, że Richard Corben świetnie, tak jakby na nowo opowiedział te opowiadania, które napisał Poe. Uważam, że świetnie mu to wyszło. Te opowiadania się czyta z wielką przyjemnością. Mają ten klimat grozy, mają ten klimat z opowiadań Poe'ego. Naprawdę świetnie mu to wyszło. Mi się te opowiadania rewelacyjnie czytało, bawiłam się przy nich naprawdę bardzo dobrze. Richard Corben naprawdę świetnie opisuje opowiadania Poe'ego, świetnie zachowuje ich klimat i co najważniejsze, świetnie oddaje tę grozę, którą zbudował w swoich opowiadaniach Poe. Jeżeli chodzi o kreskę, kreska mi również bardzo przypadła do gustu. Jest bardzo ładna, taka mroczna. Świetnie oddaje ten klimat opowiadań Poe'ego. Mi się ta kreska bardzo podoba. Świetnie mi się czytało ten komiks, patrząc na tą kreskę. Jest taka charakterystyczna, te twarze są takie, można powiedzieć, bardzo do siebie podobne, ale mi się ten komiks naprawdę świetnie oglądało. I ta kreska przypadła mi do gustu. Ja Wam serdecznie ten komiks polecam. Polecam przed lekturą przeczytać przynajmniej jedno, dwa opowiadania, czy parę wierszy,
Zwłaszcza, że te wiersze czy opowiadania Poego są dostępne w internecie legalnie, za darmo, także spokojnie możecie sobie przeczytać jakieś opowiadanie Poego. Ostrzegam, że lektura tych opowiadań jest dość trudna. On pisze dość archaicznie, ale dobrze pisze jak na tamte czasy, to uważam, że ten autor, ten pisarz pisał rewelacyjnie, także polecam Wam przed lekturą komiksu przeczytać coś Poego, jakiś wiersz, jakieś opowiadanie, później przeczytać ten komiks, zobaczyć te zmiany, jakich dokonał autor komiksu. Komiks Wam zdecydowanie polecam, myślę, że jest to bardzo dobra lektura, ja się przy nim bardzo dobrze, świetnie bawiłam. Okładkowo kosztuje 99 zł z rabatem 30%, można go dostać za 69,30, także ja Wam go bardzo serdecznie polecam. Fajna lektura, świetna zabawa. To już wszystko. Dziękuję moi kochani, dzięki za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!